Dzień dobry, czwartek, 21 dzień marca. Witamy się z Wami w pierwszym dniu wiosny kalendarzowej. Wczoraj powitaliśmy wiosnę astronomiczną i była przepiękna, a dzisiaj kalendarzowa i powiem Wam, to niebo coś jest takie średnie. 9 na termometrze, u nas stopnie 9 w aucie, jak widzieliście w aplikacji stopni 7. No ale wiadomo, to jest wczesna godzina, bo dopiero za 15:09, więc musiałem się na chwilę usunąć. Więc no, tak to może być, natomiast niebo jest no nieźle, chociaż jak widać, próbuje się nieco przebić, więc może coś z tego będzie jeszcze. A dzisiaj, słuchajcie, pojawi się przepis na pyszną domową sałatkę brokułowo-fetowo... Jaką? No. Słonecznikową, właśnie. Brokułowa sałatka, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, dzień dobry. Dzień dobry. Także dzisiaj taki przepis wpadnie. No i co, zaczynamy ten dzień, Wam życzymy miłego dnia i widzimy się później. Wchodzimy do mieszkania, wiecie, rozkładamy wszystkie rzeczy, wchodzę do pokoju, a tu proszę, taka niespodzianka, kwiatki, prezencik, ktoś tu musiał być i zostawić ten prezent. I ja się domyślam, kto to był. To była babcia właśnie, Basia. Babcia Basia przyszła, zrobiła niespodziankę, tylko pytanie, kiedy ona to zrobiła? Chyba wczoraj. Powiem Wam, albo przedwczoraj jeszcze była. Chociaż patrząc po tych kwiatkach, to wydaje mi się, że wczoraj taka niespodzianka się trafiła. Także bardzo dziękuję za prezencik, muszę zadzwonić. No, a Wam pokazuję już na żywo, jak to wyglądało. Taka niespodzianka. A my teraz bierzemy się za przygotowanie śniadania. Dzisiaj będzie... Co się będzie na śniadanie? Kanapki można, jajecznicę robi, tak? Nie wiem, zobaczę. Aha, to zobaczymy, co będzie. Proszę bardzo, jakie cudo znalazłem w tym prezenciku. Warszawa 224. Szczerze powiem, nie wiedziałem, że miała taki numer, znaczy taki model to był. Jeździłeś taką? Nie jeździłem Warszawą, ale pamiętam z czasów dzieciństwa te auta. Dla faceta z klasą, proszę bardzo, czekoladki. No muszę rozpakować to autko, powiem Wam. I tu się zdziwiłem, że taki prezencik, nie? A ja wiem, skąd to się wzięło, bo ja wiele razy mówiłem, nie? O czym? Że fajnie by było dostać coś takiego innego. No i tu proszę, taka niespodzianka. Sorry, muszę sobie dzisiaj rozłożyć, bo jedną ręką nie otworzy tego. Tak zaklejone, tak zabezpieczone, więc otwieramy Warszawę. Słuchajcie, akcja jak nie wiem co, bo nagrywam, chcę dla Was nagrać właśnie to autko, które dostałem przed chwilą. No i nagle telefon z banku, nie? A ja już to, słuchajcie, przerabiałem. Dzwoni do mnie jakiś pan i tam zaczyna mi, wiecie, banki, farmazony cisnąć, że jakieś numery konta zostały pozmieniane dzisiaj, coś tam, dane do weryfikacji. Ja mówię, pan co, jak będę chciał zadzwonić sobie do banku, także miłego dnia życzę. No, kolejny oszust, nie? Także, dobra, wracając do prezenciku urodzinowego, oszusta już pożegnaliśmy. Proszę bardzo, taka piękna Warszawa 224. Nawet nie wiedziałem, że taki model istnieje, ale tak jak mówię, za moich czasów dzieciństwa takie oto piękne auta jeździły po polskich drogach. Robimy śniadanie i widzimy się na śniadaniu, także do zobaczenia. Śniadanie przygotowane, kanapki z wędliną, sałata, rukola, pomidorki. I jeszcze wpadnie ser, który jest bardzo dobry, to jest akurat z bazylią i czosnkiem. Także takie cuda dzisiaj na śniadanie. Marzena ma tą samą wersję, ale jeszcze sobie żółty ser dołożyła, także każdy inny ser będzie dzisiaj zajadał. A ja tu Marzenie mówię, my nie mamy innych kubków jak tylko świąteczne. Także trzeba coś z tym zrobić, powiem Wam szczerze. Może tu coś przyniesiemy, nie? Jakieś kubki, bo tam się już nie mieszczą. Także bierzemy się za śniadanie, a potem działamy dalej. U nas już jakiś czas po śniadaniu. Marzenka poszła załatwiać swoje sprawy. Ja tu mam przygotowaną kawę. Oczywiście w kubku świątecznym, bożonarodzeniowym, co najlepsze. Ale dobra, coś tu muszę poczynić, powymieniać te kubki, bo no tak nie może być, że Boże Narodzenie przez cały rok, nie? Pomimo tego, że tu taka piękna palma stoi, zajączek, no po prostu to by było średnie. A tam w oddali piękne kwiaty cięte. Tu montuję film na kanał Michazi, który pojawi się już jutro, także serdecznie zapraszam. A ja teraz, zanim Marzenka jeszcze przyjdzie i pójdziemy do sklepu po jedną rzecz, bo Marzena chciała sobie coś tam kupić, to stwierdziłem, że chyba pójdę się dotlenić. To jest świetny pomysł,
Bo powiem wam, że się rozpogodziło, bo nigdy nie było, zrobiło się. Czyli tak, już powiedzieć, taka norma, że mam lekko przychmurzone, potem pięknie. Także wykorzystam ten moment, idę na godzinkę, potem wrócę, montuję. Także Marzenka wraca, jedziemy, no i tak to mniej więcej będzie wyglądało. A ja jeszcze muszę, tak jak mówiłem wcześniej, zmontować dzieci na kanomichasie, żeby mieć już potem spokój, bo po południu jedziemy, wiecie gdzie, do dentysty. Znaczy po południu, później po południem. Marzena się ma tą wizytę związaną z tym botoksem, więc jedziemy późnym popołudniem, no i żeby mieć już wszystko pozrobione, pozałatwione i żeby nie trzeba było potem po nocy siedzieć i wiecie, domontowywać. Także muszę to jakoś ogarnąć, spiąć 4 litery i działać. Dobra. I jeszcze jak będę teraz na mieście, to popatrzę, czy są jakieś ładne kwiatki, bo do wazonu by się przydały, z racji tego, że tu są, a tam nie ma. No. Ale nie wiem, czy coś będzie, bo jakoś ostatnio coś cienko z kwiatkami ciętymi. Nie wiem, może po wszystkich po dniu kobiet tak się stało? Nie wiem. Dobra. Idę, dopijam kawę i idę na miasto. Powiem, że wiosna w pełni. Proszę bardzo, jak pięknie kwitną drzewa. Tu na biało, tam krzaczek na żółto, robi się zielono. No powiem wam coś fantastycznego. Oczywiście nie wszystko jeszcze kwitnie. No to jeszcze nie ten moment, ale tu już nawet wierzba płacząca robi się zielona. Aż po prostu rewelacyjnie móc wyjść i podziwiać, jak przyroda budzi się do życia. Dobra, to ja w takim razie idę przed siebie, idę poszukać kwiatków, żeby w domu też było wiosennie, żeby też było pięknie. No i tyle no. Jak widać, czapka znikła z głowy, to znak, że jest ciepło, bo jest ciepło. Nie wiem ile, sprawdzę w aplikacji, to wam dam tu informację, ale jest naprawdę fantastycznie, chociaż z tego co widziałem w prognozach pogody, nie w całej Polsce tak jest pięknie. No to nie wiem o co chodzi, może znowu jakieś coś idzie. Wróciłem do domu, udało mi się kupić kwiaty, nawet były. Takie piękne tulipany, białe i lekko różowe, także będą się ładnie prezentowały w wazonie. A ja teraz się biorę za montaż, tak jak mówiłem, filmu na kanał Michasik. Kwiaty sobie odstawię gdzieś tu i wam jeszcze pokażę przy okazji serwetki, które Marzena już zrobiła. O, jedna jest taka. No tu koloru nie widzicie. To jest taki kolor, kawa z mlekiem bym to nazwał, nie wiem, cappuccino, o, ecri, coś takiego. Tylko że tu w kamerze zupełnie inny kolor się, że tak powiem, wychodzi. Także to jest jedna serwetka. No i tu jest druga tego typu. Także takie działa, a ja jeszcze zrobię kawę jedną, montuję, czekam na Marzenkę i potem jedziemy. Wróciliśmy do domu, powiem wam, każdy już się zajął swoją robotą. Marzenka tu montuje vloga, który pojawi się jutro. Ja już sobie załączyłem komputery, bo będę montował... Tak, a ja będę kończył montaż filmu na kanał Michasi. Tu proszę, jak się pięknie prezentują tulipany. Pierwsza wersja. Bardzo ładnie. Tu jest ta... Ale tu patrz, Marek, mi ten owiec rośnie, nie? No właśnie to chciałem powiedzieć. Bardzo ładnie wyrósł. Bez ziemi, nie? Bardzo. A potem kuliczki może go zjedzą po świętach. Co? A, tak. Tak, tak. Będą chciały. Ja jeszcze biorę teraz, pakuję do zmywary te formy, żeby to umyć wszystko ładnie. No i będzie prima sorcji kalafon. Także to montuję film, a potem wybieramy się do dentysty. Na całe szczęście nie ze mną. Tu wam jeszcze pokażę tulipany na stole, ale te to akurat... Tak mało ich jest jakoś. Mógłbym przełożyć z tego dużego wazonu i chyba tak zrobię, bo tak jakoś cieniutko. No, tu jest ten wieniec, ale czego wam jeszcze nie pokazałem. Otóż, tak się prezentują bazie roboczo. Ten oczyszczacz powietrza musi gdzieś zniknąć docelowo, żeby tu tylko stały te bazie. Muszę je ładnie rozplątać, tam rozwiązać. No i myślę, że będzie wyglądało to ok. No, chociaż nie wiem. Marzena, jak myślisz? Zostawić je związane czy rozwiązać te bazie? Słucham. Te bazie związać czy rozwiązać? Nie no, ja bym je rozwiązała, przynajmniej jedną. No żeby właśnie, tak, coś taką... ułożymy je potem. Dobra, biorę się za montaż. Może jeszcze jakaś kawka wpadnie? Marzenka już sobie zrobiła. Albo potem zrobię. O, już 17 godzina, matka, ten czas leci. Tak przelatuje między palcami. Dobra, biorę się za robotę. Wkładam teraz te formy do
zmywarki i przypomniało mi się, że bardzo dużo osób pisało, wyobraź sobie, że w tych jajkach można by było zrobić takie galaretki, jak robiliśmy z kurczaka. O, też bardzo fajnie by wyglądało. Wielkanocne jak nic, powiem wam. Dobrze się wyciągnie, bo to silikon. No i ładnie się będą prezentowały na talerzu. I może zrobimy na Wielkanoc, no, co ty na to? Na śniadanie wielkanocne. Taką galaretkę. No. To by było dobre. A no. To mi nawet przez myśl nie przeszło. A jakie wy macie pomysły? Dobra. Dobre. Pakuję i myjemy to. O, pyk. Jeszcze to mi zostało, ten pojemnik tu. Też go trzeba wymyć. Kawka zrobiona, proszę bardzo. Kawa biała. Montaż przebiega zgodnie z planem. Jeszcze tylko została muzyka. No i wszystko gotowe. A my powoli się będziemy zbierać chyba, nie? Za chwilę do tego stomatologa, Marzenko. No, za chwilę. No, także jedziemy. Zdążę wypić jeszcze na spokojnie, włączyć renderowanie, no i tyle. Dojechaliśmy na miejsce. Tak. Z kierowcą. Idziemy, ja się idę po bilecik, bo wiadomo, trzeba bilecik parkingowy, ale ja wam powiem, ciepło, patrzę na termometr, 13 stopni o tej godzinie. Przesadzasz. No nie przesadzam, a w ogóle mówili, że w przyszłym tygodniu nawet 21 stopni ma być. A święta mają być ciepłe, słoneczne, po raz pierwszy od wielu, wielu lat, bo z tego, co ja, słuchajcie, zawsze kojarzę, to święta wielkanocne były, wiecie, ze śniegiem, opruszone, no. Dobra, bierzemy bilecik, Marzenka już tam, widzicie, w tyle gdzieś coś załatwia. O, bilecik jest, można dać za szybę, a jeszcze potem muszę wejść do tego, do sklepu po baterię. Dobra, także idziemy do stomatologa. Na co? Na botoksowanie? A jeśli ciąg dalszy botoksu, czy nie? Jeżeli będzie potrzeba, to uzupełnianie w ramach. Aha, wszystko załatwione, ogarnięte. Wychodzimy, ale tu głośno, matko. No i jak tam, Marzenko? Wszystko dobrze? Dobrze. Czy była jakaś uzupełnianka? Było. Było? 7 mililitrów i 3. No i za 2 dni zaczynam masaż. Co? Tak. Ale jak? Sama? Automasaż. Ale sama musisz, czy jak? Tak. No bo wiesz, wkładasz paluchy i tam jedziesz, tak? Nie? Tak się robi? Tak. No muszę rozbijać. Myślałem, że będziesz miała jakieś masaże, wiesz, w gabinecie. Nie. Samodzielnie i za 2 tygodnie do kontroli. Wymiana szyny, bo mam niewłaściwą. No i leczymy się dalej. A myślałem, że nie będzie uzupełnianka. Nie było, bo troszeczkę, nie, z jednej i z drugiej strony, bo troszeczkę jeszcze, no mam te punkty spustowe, to się tak nazywa, wiecie, ja się tam nie znam, ale pani doktor tak i wszystko mi wytłumaczyła, także no. Idziemy. Szczerze mówiąc, ja mówiłam pani doktor, że szczerze mówiąc, nie czuję różnicy jakiejś spektakularnej, nie? No i ona właśnie mi mówi, że nie będę czuła po pierwszym, po jednym botoksie jakiejś różnicy, więc to jest po prostu, no... Proces. Dłuższy proces, tak, takiej terapii, takiego, no, ale leczenia. Natomiast, no, wszystko już jest na dobrej drodze, bo podjęte są odpowiednie kroki, także, no, wiecie, idziemy do przodu. No to dobrze, to jedziemy do przodu, idziemy po baterię i jedziemy do domu. Właśnie, Marek, dzisiaj jest meczyk. Aha, dzisiaj, słuchajcie, Polacy grają. Jak wygrają, mają szansę. Jak przegrają, to już jadą do domu, chociaż są w domu. W domu są, ale wszyscy wiadomo, że trzymają kciuki, nie? Że Polacy kontra Estonia górą. Ale to o którym mecz? Lata chwila chyba. 20:45 to. No to może zdążymy na mecz. Nie no, raczej zdążymy na mecz. Dobra, idziemy i widzimy się już w domu chyba. Ważne, że wszystko dobrze z bruksizmem. Śpiewają. Hymny śpiewają. Marzenka, słuchajcie, wróciła tylko co do domu i od razu meczek. Oczywiście. Jaki przewidujesz wynik? Jak wierny kibic. A jaki wynik? Ale ja nie tylko mecze, przecież skoki, jak siatkóweczka, to ja jestem... Wynik, no. Wynik jaki będzie, to zobaczymy, no. Ale wiadomo, ale że... Ale wygrają nasi. Każdy liczy na wygraną, bo to jest tak naprawdę już ostatnia szansa, żeby w nie, finale... Nie, no dzisiaj jeszcze nie. No nie, no, ale żeby do finału paraży dzisiaj... się dostać, to wiesz, te no punkty się liczą z każdego meczu. Muszą się wygrać podobno. No i muszą wygrać. Stadion wygląda obłędnie, biało, salon, czerwony. Salon. Stadion oszalał. Słuchajcie, także ja myślę, że tam jest taka moc. No ale zobaczymy, wypełniony... co będzie w nogach i czy będzie piłka w bramce, ale nie naszej.
No. Nasza piłka w ich bramce. O, właśnie, dobra. Ale powiem wam, stadion szczelnie wypełniony. Także życzymy i wszyscy przed telewizorami. Miłych przeżyć sportowych i oczywiście liczymy na wygraną. No, także my, u nas meczyk, jeszcze coś wpadnie na kolację, późno, bo późno, no ale jak się wróciło tak późno, to też trzeba coś zjeść. No i co? I będziemy śledzić, co tam się ciekawego wydarzy. No jestem bardzo ciekawy, czy nasi wygrają, no bo chyba nawet remis im nie pomoże. Bo z tego, co słyszałem w radiu, to muszą wygrać. No to zobaczymy, co będzie dalej. Dobra. Także śledzimy, co tam ciekawego będzie na boisku. Dzień dobry, piątek, weekendu, początek, 22 marca. Witamy się z wami. Marzenka tu obok coś tam pokaszluje, czy mi się wydaje? Nie. No, wszystko dobrze. Do gardła. O, myślałem, że do oka. Zaczynamy ten dzień. U nas na termometrze już 10 stopni pokazuje. W aplikacji jeszcze było 8, jak się nie mylę. Także ociepla się. Chociaż, no nie wiem, oby nie padało, tego się trzymajmy. Ale zapowiadają padę na południu. No wiem, w ogóle ma się dopiero poprawić pogoda, ale tak jak mówiłem, pogoda ma się dopiero poprawić od przyszłego tygodnia. Mają być piękne święta i tego się trzymajmy. I tak już niech zostanie, ale ja wam powiem, dzisiaj jestem w szoku. Jak ja zobaczyłem wczorajszy wynik i to, co wam mówiłem, te proroctwa, 3-1. A tu ile było? 5-1. Dzień dobry, już się zdziwiam. O czym ty mówisz? O jakim wyniku? No Marzena. Dobrze, poczekajmy do wtorku. No dobra, ale sam fakt. 5-1. A może by było 5-0. Ale nie jest wcale mocną jakąś drużyną też. No, ale już nie też przegrywaliśmy ze sobą. No trzeba teraz pochwalić, tak. Nagrodzić. Także był wynik. Zobaczymy, co będzie we wtorek. Może będzie powtórka. O, jakby była powtórka, to by było już... No z Walią będzie trudniej, o to na pewno. No, jak słuchałem ekspertów wczoraj po meczu, to jak mówili, jak będzie 1-0, to będzie dobrze. No, zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie wynik wczoraj był. Także my teraz jedziemy jeszcze do sklepu. Raz, że kupić pieczywo na śniadanie, A dwa, bo teraz słuchajcie, mnie olśniło, nie? Że zero jakichkolwiek dekoracji na jutro. Po prostu Marek się obudził, a Marzena to mówi, ja już ci nie chciałam głowy zapalać. Nie, no ja już gadałam o tym od jakiegoś czasu, a zresztą nie musi mieć stary facet baloników. No właśnie, jak coś się kupi, to będzie, jak nie, znaczy baloniki ogólnie w domu są, jest mnóstwo baloników różnego rodzaju, ale wiecie czego nie ma, helu nie ma, no. Także jak już to będą baloniki... No ale masz w płucach trochę, nie, wydolność. No ale to taki balon ci leży na podłodze, to no, bez ja sensu. Nie wiem. Dobra, zobaczymy co jak, bo wiem, że w jakichś tam sklepach hel można kupić. Bo nawet widziałem, ale teraz wiecie co? Zapomniałem, jaki to był sklep, nie? Czy to był Action, czy to było w Pepco, raczej nie. Albo Deals, no i muszę iść coś zobaczyć. Także teraz po drodze może gdzieś staniemy, no i kupimy. Dobra, nieważne, damy radę. Na pewno trzeba kupić cebulkę, bo jak do jajecznicy, to taka cebulka będzie czymś idealnym. Marzenka od takiej winogronka widzę wrzuciła. O, rosołek będzie. Ale jeszcze pietruszka i koperek nie wzięła, bo... Tu są. Króliczki i... Pietruszka, no oni bardziej za koperkiem, nie? Mhm. Tu jest koperek. Dobra. Gitara. Dobra. Tu jeszcze jakieś bułki wezmę. No i tyle. I wszystko jest, co potrzeba. Ja już czuję zapach tej jajecznicy. A jeszcze boczek trzeba kupić. Bo boczku... Ja wiem, że nie musi, ale może być. Jajecznica bez boczku też jest dobra, ale jak można kupić, idę po boczek, słuchajcie. No. Bułeczki kupione, ale teraz tak idę i taką widzę białą kiełbasę i powiem wam, że wezmę chyba na spróbowanie. Jeszcze nie mieliśmy jej okazji jeść, także sprawdzę jak smakuje, bo wygląda nawet w miarę ładnie. Muszę Marzence pokazać, no i szukam tego boczku. Takiego pokrojonego. A teraz mi jeszcze wpadły takie jajka w oko. Pamiętacie, ja oglądałem na tym jarmarku, tam co prawda było białe jajko z motylkiem złotym, a tu jest całe złote jajo i były po 25, a teraz są po 17,50 i powiem wam, że chyba kupię, bo tam to kosztowało 4 dychy. A też będzie ładnie wyglądało, bo mamy takie zajączki. Jak kojarzycie, tylko one mają motylki złote, to jajko złote. Jeszcze jest wersja srebrnego jajka. To też srebrne, no też ładnie się prezentuje, ale nie do tego złota, tak mi się wydaje. No to takie złote jajko wpadnie. Bardzo ładne.
i 17,50 za sztukę. Jak tu już pachnie, jak to skwierszczy. Ten boczuś, ta cebulka, te pieczarki. Jeszcze tylko jajeczko i gotowe. Przesadzasz. Marzena robi najlepszą jajecznicę. Zima. Tak, zima na tapecie w pełni. I taka się załączyła. No bardzo ładny widok. Ale u nas takiego widoku w tym roku nie było chyba nigdzie, powiem wam szczerze, żeby aż tyle było śniegu. Tu się robi śniadanko, Marzenka tam robi. Ja już tak, w piecu rozpaliłem, jajo postawiłem. No i tak się to ostatecznie pasuje. I powiem wam, że nawet lepiej niż gdyby było białe. Bo gdyby było... A wiesz, nie widziałam, muszę sprawdzić. No gdyby było białe jajo, białe... Bardzo fajne, no. No widzisz. Super. Bo te modelki są złote, także... I pasuje, 17 zł, 17,50, żeby nie było. A na jarmarku było 4 dychy. No ale tak jak już wiele razy mówiłem, jarmark to jarmark. One się rządzą swoimi prawami, swoimi cenami, przepraszam, i nie ma się co dziwić. Także u nas tu już święta, powiem wam, w pełni, już nic więcej nowego się nie pojawi. Jest tak jak trzeba. Proszę bardzo, na piecu taki zajączek. On może tu stać, bo i tak jest na grubym drewnie, to jest akurat z ceramiki, więc nic się z tym nie stanie. Tu mamy zajączki i jajko. Tu piękne tulipany całoroczne, wieczne. Tu ładny wieniec, też się pięknie prezentuje z tamtego roku. Mógł być wyrzucony, ale jednak się udało go przechować i ładnie wygląda. No kwiatki długo nie postoją, bo wiadomo. No i tu jest palma, zajączek i Marzenka za palmą. O, która coś tam pikci teraz. No nie coś, tylko jajecznicę, dobra. A teraz jeszcze słuchaliśmy faktów i powiem wam, znowu problem się pojawił. Dlaczego? No bo są przeciwnicy i zwolennicy czego? Zadań. Tak było. No także słuchajcie, nie zadowolisz nikogo. Jak zadania domowe były, problem. Ile tych zadań, jak te dzieci są przytłoczone tymi zadaniami. Teraz głosy, jak to bez zadań? Dzieci muszą mieć zadania. No i nie dogodzisz, słuchajcie. No a ty jesteś pro? Ja jestem zwolennikiem, że zadań domowych być nie powinno. A ja uważam, że nie do końca właśnie i tutaj się tak połowicznie zgadzamy, bo powinny być zadania, tylko troszeczkę może w osłabionym... Co to znaczy w osłabionej formie? No, że mniej, nie taka intensywność... Ale ten temat już kiedyś poruszaliśmy, tego się nie da zrobić, bo jak masz na przykład 5 przedmiotów w danym dniu, to teraz jak? Musiała być jakaś rotacja między nauczycielami, ten nie może. No i właśnie o to by chodziło. A ja słuchajcie, wychodzę z takiego założenia. Skoro dla ucznia szkoła jest formą pracy... Nauki. No nauki, pracy, jak to tak przełożyć na wiesz mi o co mi chodzi. Jak to teraz przełożyć na pracownika, to skoro uczeń dostaje do domu prace domowe, żeby wiadomo się dokształcić. Oczywiście uczeń to wszystko robi w ramach niby swojej nauki, czyli szkoła plus to co robi w domu. No to idąc tym tokiem rozumowania, pracodawca mógłby też zadać pracownikowi pracę domową. Tak na 2 godzinki dziennie. To by dało się przełożyło tygodniowo na 10 dodatkowych godzin. Pracodawca zadowolony, pracownik zadowolony, bo się dokształca. No bo jak coś robimy, to się wiadomo, dokształcamy. Nawet słuchajcie, najprostsze czynności, jak człowiek powtarza, to się w ten sposób dokształca, żeby wiecie, ta jakość wtedy rośnie i wszyscy byliby zadowoleni, nie? Oczywiście teraz tu się poleje hejt, jak tak możesz powiedzieć? Przecież pracownik ma 40 godzin pracy i koniec. No to uczeń też ma określoną ilość pracy w szkole. Dziękuję, nie? Także ja jestem zwolennikiem, żeby zadań domowych absolutnie nie było. A ci, co chcą, żeby ich dzieci miały, to przecież żaden problem. Przecież dziecko się może w domu uczyć. Ale dzisiaj nawet właśnie rozporządzenie wychodzi i tam... Proszę bardzo, chwila, moment i wszystko już gotowe. Pyszna jajecznica, do tego grahamka. No ciekawe, jak będzie smakowała. Wygląda nawet ładnie, powiem wam szczerze. No i oczywiście coś, co musi być do jajecznicy, przynajmniej w moim wydaniu, to pomidory. Jakoś jajecznica z pomidorami smakuje mi najlepiej. Jeszcze można dołożyć do samej jajecznicy takie pomidorki, jak ktoś lubi. Ale my akurat w takiej wersji, że oddzielnie. Także teraz bierzemy się za śniadanie. A potem jeszcze musimy skoczyć po te balony. No bo wiecie, Marek... Nie komentuję. Będzie miał balony. Jak kupi. Nie no, balony to my mamy pełne, tylko tak jak Hel. Balony, no proszę. Ale pisali o tym, że Hel jest wtedy albo w Action powinien no być. No właśnie, też tak wydaje mi się, że któryś z tych sklepów widziałem. Także będziesz uratowany, znaczy, i uradowany. Mogłem, powiem wam, kupić na Allegro, bo tam te butle są większe i to wychodzi dużo taniej. A tu w tych sklepach te butle nie są za duże, tam wiecie, kilka balonów się nadmucha, ale dobra. Nie będzie aż
1000 balonów. Dotarliśmy na miejsce i nie wiem, czy ta pani jest taka przerażona. Czy się tak cieszy? Dobra, idziemy sprawdzić. Pisaliście, że w Action i w... Gdzie to? Dealsie są, tak? Nie. W Action i... Dealsie. Dealsie jest ten hell. Tak, nie, no idziemy do Action najpierw. Tak, najpierw tu zobaczymy, jak będzie. To się kupi. Pisaliście, że tu jest lepszy, w sensie może większy. O, nie wiem. Zobaczymy, jak... Damy wam znać, bo może też ktoś potrzebuje baloników. Jeszcze przy okazji szukam kabla USB, USB-C tego typu. O, gdzie to było? Tak jak tu, tylko tu jest jakaś wersja z jakimiś przejściówkami. A na tym mi za bardzo nie zależy, chociaż może to i dobre rozwiązanie. Wszystko w jednym kablu. O, tu jest taki kabel. Nie, to jest dwa razy USB-C. Na tym nie zależy akurat. Także muszę poszukać takiego kabelka, bo do ładowarki, do telefonu niestety muszę mieć. No i co? I nie ma. Chyba to będę musiał wziąć. Takie trzy w jednym. Dobra, ostatecznie biorę to, bo tak, i można iPhone'a załadować, naładować. I można iPhone'a z nowym wejściem załadować i na przykład jakiś inny telefon z USB-C i jeszcze mikro jakiś stary. Dobra, 14,95. Idziemy dalej w poszukiwaniu helu, bo właściwie po to przyjechaliśmy. O, a tu są jakieś takie kartki, takie rzeczy, ale to nie, tu nie ma jakichś urodzinowych akcesoriów i innych gadżetów. No, maszynka już tu niesie. Co to jest? Worki na śmieci, zestaw do kuchni, czyli folia aluminiowa, folia spożywcza, papier do pieczenia, bo to u nas chodzi. A przyszliśmy tylko po hel. Tak, a nie? Nie, no, trzeba go poszukać, gdzieś tam będzie. Chociaż nie musi być, bo to wiecie, tak to jest zrobione, że jak człowiek czegoś potrzebuje, to tego zasady nie ma. No tak, zazwyczaj tak jest, nie? No. Ale powiem wam, że ten sklep jest wyjątkowo duży jak na Action i dosyć dobrze zaopatrzony w różne, że tak powiem, gadżety, w różne rzeczy. O, na przykład taka taśma, bardzo fajna, papierowa. Już ją kiedyś mieliśmy, skończyła się, ale dobrze się sprawdza, dobrze klei. Jakieś paczki albo coś zakleić. Kleje, nie kleje. No fajne rzeczy, ja bym tu mógł, powiem wam, siedzieć godzinami. Wybierać, przybierać i zawsze by się coś ciekawego znalazło, nie? Dobra, ale jadę szukać tego helu. Szóstka wybrana. Nie ma czwórki, Marzena mówi trójkę sobie daj. Oj, nie, ale to jest na patyku. To jest coś innego. Naprawdę, nie ma czwórki, ale jest trójka. Dawaj trójkę, będzie 36. Kiedy to było? 10 lat temu. I wtedy byłbym o rok tylko starszy niż Lewandowski. Tak? A skąd wiesz, że on ma lat? Bo sprawdzałaś sama dzisiaj, że ma 35. No, no i co, nie ma tej czwórki? Nie no, Marek, dwójka jest. A może piątka od razu? Patrz, to już będzie do przodu. Nie no, nie ma, naprawdę, Marku. To same 40 tu przychodzą. Musisz chyba. Zostać przy albo wyższa, albo niższa cyfra. Ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie. Marzenka znalazła czwórkę, jest 46. Proszę bardzo, jak pięknie będzie wyglądało. Tak, jeszcze możesz tygryska lub lwa. To na twoje urodziny. Tego. Na twoje urodziny. Nie, nie, te balony. Dobra, to jeszcze tylko zobaczymy, czy są ciemne balony. Bo cyferki już są. To jest jakaś taka gizlanda. Ja, wiesz, ja widzę, że ty tak gdzieś wiesz. Na bogato? Zaczynasz szaleć, no. Nie, no szaleć. Na razie jest tylko butla z helem i ten. I cyferki. Ale balonów, powiem wam, nie widzę. Takich. Kolorowe jedynie. No są takie miętowe na przykład. Nie, no Marek. Ale to nie do mnie chyba. Teraz czytam na świeżo wasze wiadomości, piszecie, to jest podróbka. Otóż sprawdzałem, to nie jest podróbka. To normalnie można kupić w internetach, w tych drogeriach. Tylko tam jest w granicach 50 zł. A tu ile? 37 było? No coś takiego, no, tak? No. Podróba? Nie, no nie jest no, podróba. Po prostu jest to normalnie tak jak trzeba. Może tutaj jest cena dyskontowa, powiedzmy. Tak? No, chyba tak. No szczerze powiem... Kolejny sklep i szukamy. Nie, to nie akurat, powiem wam. Nie, ja wam powiem, że ja żelków po prostu nie lubię. Jakoś nie jestem fanem żelków żadnej marki, żadnego rodzaju. To nie moja bajka. W ogóle coś ostatnio do słodyczy, mam taki wstręt jakiś, Marzenko.
Boże, no nie, nie, no coś się dzieje. Ale będzie tu balony przyszły ostatecznie. No ale właśnie ja szukam. A ja wam coś zdradzę. Słuchajcie, Marzenka już sprawdzała zapach tej no, mgiełki i tak, powiem wam, bardzo nie. Przyjemny kwiatowy zapach. Butelka taka średnia w wyglądzie, nie? Tak. No, ale... no nie, no butelka jak butelka, bardzo prosta, klasyczna. Ale zapach fajny ładny. Zapach, przyjemny. Już widzę balony. Popatrzcie, te balony, one są co prawda z girlandy, ale fajne kolory mają. Takie, no, bym powiedział, przyjazne. Bo jeszcze jest wersja taka kolorowa i 25 zł taki zestaw. Także to chyba wezmę. Tylko muszę przejść jeszcze przy wyjściu, popatrzcie, jakie piękne rzeczy. Po prostu oko cieszą niesamowicie, jajka. Ale Marek, jakie piękne rzeczy. Ale poczekaj, bo Marzenka jeszcze to zauważyła. Że bardzo fajny, słuchajcie, pomysł do prezentu. Można komuś dołożyć taką szpatułkę. Ale nie wiem właściwie, co to jest za kształt. Marchewka. Ach, to jest marchewka dla tego faceta, no. Nie, dla królika. Ale bardzo ładnie, kolorystycznie to się prezentuje. No super. O, jakie kubeczki ładne. Tylko to są te kubeczki, których ja nie lubię, bo one są takie gliniane czy jakieś tam i one to są warki i lubią pękać. Chyba takie fajne jajeczka. Też można do strojka sobie jakiegoś, no też można. Nie? Ale dobra, nie bierzemy już, idziemy. Tego jest mnóstwo. O, tu ładne ptaszki jeszcze są. Kuliczki, zajączki. Proszę bardzo, czy wy to widzicie? Jaka piękna serwetka. Marzenka tu ją jeszcze dopracowuje. No, rozciąga. Ona jest... Ale powiem ci, ta ci wyszła jeszcze lepsza. No nie, nie. Powiem wam, że ta mi się o wiele bardziej podoba niż ta. Ej, ty się hamuj. A ta? Nie no, to już wszyscy znają, nie? To jest w ogóle pierwsza. No, ale to jest pierwsza, ale ta jest bardzo ładna. Ta wygląda jak taki witraż. Ojej, ojej. Tylko trochę przedziewam. A dałoby się na przykład tu inny kolorek dać? Tak, dałoby się. Wylać takim, wiesz, roztopioną landrynką. No, bardzo ładne. Także dajcie znać, czy wam się podobają serwetki Marzenki. Musi się tak, wysuszyć. Ona się musi rozciągnąć odpowiednio. Na to będzie miała cały weekend na rozciąganie i suszenie. A ja, słuchajcie, wybieram się na jarmark, bo rusza dzisiaj w Chorzowie jarmark. Nie wiem, czy już ruszył, nie wiem, o 13. Od 13 do 19, ale chyba. No, mnie tam nie zależy, wiecie, na atrakcjach, co na scenie będzie, tylko zobaczę, co ciekawego na straganach, to was zabieram. A Marzenka tu zostaje, mówi tak, ma pranie, okna jeszcze do roboty, co jeszcze? Na strych muszę iść, wywalam. No, także, a ja tylko, wiecie, tak zerknę, co i jak, a potem jeszcze po południu jeszcze jedziemy z Michałem, bo chciała jechać na jarmark do Katowic, no. Także ci tak jarmarkowo, ale co ci będzie na obiad? Dzisiaj klimaty azjatyckie. Tak? No w końcu ramen ma być, nie? No nie wiem właśnie. No Michałia mówiła, że ramen. Tak? A nie? No nie wiem, właśnie ja myślałam, że nie. No zobaczymy, dobra. Zobaczymy, co będzie. W każdym razie, ja widać, wszystko się zmienia, no. Ale serwetki, powiem wam, klimasor, z każdą serwetką coraz lepiej. A właśnie, takie pytanie. Która była pierwsza teraz robiona? Ta czy ta? Ta była później. A ta? To znaczy nie, w kolejności jest ta. Nie, ale, ale z tych dwóch. Ta była ostatnia. No i widać zaraz efekty. Ha, ha, ha. Czy pan ma jakieś uwagi do mojego... Ale wiesz, jakie takie rzeczy są drogie, ręcznie robione? Tak? No. No ale ona nie jest jeszcze precyzyjnie. Ale wiesz co, jak jest... Ja wam powiem, że wychodzę z takiego założenia, że jak coś jest zrobione ręcznie, to nigdy nie będzie idealne. Chociaż zawsze coś będzie. Na jarmarku w Katowicach, to tam były takie ala, no ja nie wiem, czy to były ręcznie w końcu robione, nie, wydaje się, ale... że maszynowo, bo to ma dużą skalę. I faktycznie made in, no. No China, no. No. I większość to się produkuje. I to maszynowo ale robią. Ale no, słuchajcie, to jest tak, mnie to kręciło, ale na jak długo to zostanie, to nie wiem. Ale ja wam powiem coś innego. Jest gotujemy, a za niedługo może być heklujemy. Kto wie? Nie, no, to... mnie się podoba bardzo, no ale ta jest naprawdę piękna. Ona też ma inny kolor, nie? Bo to widać, tutaj taka kawa z mlekiem. Ale w ogóle tu są jakieś takie, nie wiem, co to są takie... No to są pikotki. To pikotki? Się tak to no, jest ja jedna już, wielka pikotka. Ja już terminologię... Jakieś ananasy były, czy coś takiego, no, nie? No to ananasy są tutaj. To są ananaski takie, ale też tu muszę jeszcze ponaciągnąć. Ale ten najładniej wyszedł, ananasek. Dobra, bo on jest bardziej chyba naciągnięty, jak no, widzę teraz. No, ładnie wyszedł. Muszę ponaciągać ją jeszcze. Są ananaski, są pikotki, są słupki, półsłupki. Także ja wam powiem, że jak dobrze pójdzie, to po świętach Marzena zrobi taką dużą serwetkę. Nie wiem, być mówiłam o tym we vlogu. Chciałabym zrobić tutaj na ten stół taki bieżnik. A ja myślę dużą, okrągłą serwetkę i powiesić na telewizorze. No w sumie można, bo i tak nie oglądamy. Ha, ha, ha. Może zrobię dla ciebie jakąś czapulkę, Marek. Nie. Tu byś mogła zrobić taki duży serwet, powiem. Serwet. Ale ja zauważyłem, że masz taką fazę, że robisz wszystko okrągłe.
No właśnie, bo prostokąty chyba... coś nie wchodzisz. No właśnie, dlatego chciałabym następną serwetkę zrobić taką, taki bieżnik właśnie, czyli kształt prostokąta. Albo będzie prostokąt, albo trapezik. No, albo nie wiem, fale Dunaju. Dobra, ja słuchajcie, idę do, na jarmark. Jarmark zaczynamy od wystawy jajek. Jajka są z tego, co widzę, ozdobione przez uczniów chorzowskich szkół. No a tu już mamy jarmark na rynku w Chorzowie, pod samym urzędem miasta. Także idziemy zobaczyć, co i jak. Karuzela wita. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co ciekawego można znaleźć na stoiskach, czy tylko jedzenie, czy jakieś też wyroby różnego rodzaju. Rynkodzieła, czy się tak wyrażę. O, tu też widzę jajka ozdobione. Także idziemy. Dziękuję bardzo, Wysokie. Tu mamy palmy. Kolejne ozdoby. Różnego rodzaju świeczki, nie świeczki. Koszyczki. No. Tak jak widzieliście, jarmark na chorzowskim rynku nie jest jakiś mega duży, ale coś ciekawego tam każdy może znaleźć, także może warto odwiedzić. No ja już byłem, zobaczyłem, nic nie kupiłem tym razem, nie było kubeczków, wiecie, palemki mamy, więc, ale były bardzo ładne palmy, widziałem, także gdybym nie miał wcześniej kupionej, na pewno bym kupił. Ale teraz jeszcze idę kawałek się przejść i wracam do Marzynki. Czekamy na Michasie i jedziemy do Katowic. Dotarliśmy na miejsce. Czas wybrać, ale coś tu się oferta powiększyła zdecydowanie. Tak, na pewno i... Tu jakaś karta, jakaś wkładeczka. Możesz sobie wybrać, level ostrości. A, to ja biorę level ostry. Tak? To właśnie no. Na dole. Ho, ho, ho. Oznaczenie. Nie wiem, który wezmę, ale nie. Piątka to odpada. Bo mogę tego nie zjeść. A tu były takie dobre pierożki dym sum, jak się nie pamiętasz? Tak, były, ale to zaraz z tej strony. To są w ogóle? Mhm. Tu masz takie kolorowe, tutaj, tu gdzieś chyba. A, tu i te chyba mieliśmy. Mhm. A to teraz wyjmiemy, co? No raczej. Powiem wam, że ostatnio tu byliśmy kiedy? W tamtym roku jakoś? Przed wakacjami chyba, nie? Temu, no. Uj, dawno i nieprawda. Także powracałem po dłuższej przerwie na śmieci. O, tu jeszcze takie coś jest. Też ładnie się prezentuje. No ramen tu był bardzo dobry, nie? No i na początek tak. Marzena nie wie, który pierożek dim sum wybrać. Ja wam powiem, że niektóre wiem, z czym są. Na przykład ten jest z kimchi, nie? Jaśka. Ten jest z kimchi. Ten jest z dynią. Marzynka ma nie wiem z czym. Wołowina. No to dobry, wołowinka. Któryś jest z kurczakiem, a któryś miał być ostry, ale nie, który jest ostry. A tu jest w ogóle cudo, bo tu jest tak, tu jest kalmar w... Czym to było? Zapomniałem. W atramencie. Jest pistacja i jest krewetka tygrysia. Taki zestawik. No też się ładnie prezentuje, także bierzemy się za jedzenie smacznego. No i oczywiście kombucha, nie może być inaczej. I zielona herbata. Z palonym ryżem. No. Czas na to właściwie, na co przyszliśmy, na ramen. U mnie eksperymentalna wersja. U mnie to, że mam no, w bazie wegańskiej, ale dołożyłam sobie wołowinę. I mniej tłusty chyba jest twój, nie? Jest, przepyszny. Wegańskie stripsy, palona kukurydza. Tu jest ta wołowinka i to bambus. No i oczywiście to makaronik, nie? A wiesz co, ja myślałem, co jest ten bambus? Kurza łapka. Naprawdę to tak wygląda. Nie? Ale jest przepysznie. U mnie jest, słuchajcie, powiem tak, pani powiedziała, że to jest najlepszy niby ramen, jaki oni tu mają. Bulion jest na wywarze, znaczy bulion jest zrobiony na wywarze z drobiu i wieprzowiny.
No jest dosyć tłusty prawdopodobnie. Ale to sobie domówiłeś, nie? 12 godzin się tak gotował. Ja sobie jeszcze domówiłem karmelizowany boczek. Podobno jest przepyszny. A tu dokładnie macie moją wersję ramenu. No. Aha, i stopień ostrości 1 wziąłem, bo mówię, nie będę szalał z racji tego, że mogę tego potem nie zjeść, więc lepiej tak spróbować. Jeżeli chodzi o pierożki, powiem wam, pyszne. Ta druga przystaweczka, czyli korokę, tak się chyba to czyta, też dobra. Aczkolwiek to była taka pulpa, taka masa, ale mi to smakowało. Marzenka Michacia nie za bardzo, także ja całe wciągnąłem idealnie. Zatem teraz biorę się za ten ramen. Mam nadzieję, że będzie pyszny. Powiem tak, moja wersja jest idealna, jeżeli chodzi o ostrość, zaledwie 2,5 tysiąca, dwójka to już jest 20 tysięcy i powiem wam, że ja bym chyba jej nie tknął, pomimo tego, że lubię ostre, a to już jest tak na mojej granicy. Marzena, słuchajcie, to w ogóle spróbowała i mówi, to nie jest ostre. Chyba, że wiesz, nie dotarłeś. Może tak się trafiło, nie wiem, ale naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o tego, oboczek, karmelizowany, jak się nie mylę, tłuściutki, ale pyszny. No, moje danie udane w 100%. Ja proszę bardzo, tylko czapeczka. Michasia bez, a Marzenka proszę. No pada deszcz? Kropi, słuchajcie, piękny wiosenny deszczyk. Jest przyjemnie, ciepło. Tak delikatnie. No, zdejmij czapkę. No. Nie, czapeczka nie, bo wiecie, moje zatoki muszą być zabezpieczone. A Marzenka idzie pięknie. O. Paratuję. No specjalnie wzięłam parasol, bo podejrzewałam, że będzie padało, więc go wykorzystam. Ale ja też mam parasol. O, tu proszę, w torebce jest. Jak trzeba. Teraz deszczowa piosenka mi się przyda. O, dobra. Chyba auto za nami jedzie. O, faktycznie, uwaga. Proszę bardzo, nowa koszulka, coś takiego, o, tu czerwony element, czarno-biała, szara, bardzo ładna i druga taka w klimatach sushi, jak się nie mylę, także dwie nowe zdobycze i okej, okay. Myślę, że w takiej wersji też, chociaż ja, jak wiecie, lubię kolory, ale to coś ma w sobie, jakby nie było. Tego jeszcze nie było, żeby kobieta stała i czekała na faceta przed przymierzalnią. Ale dobra. Ale jesteś gotowa? Marek kupuje outfit na jutrzejszą imprezkę. Uwaga. Zaraz będziemy... No. No nie wiem, nie wiem. Ale coś, ta koszula mi jest dobra. To jest już plus. I nawet się fajnie prezentuje, chociaż z tego profilu to może kiepsko. No a czemu tak podwinąłeś te spodnie? Bo tak lubię. Coś ty. No bo były mi za długie, a takie są. Nie no, koszula jest bardzo tuszująca, ci powiem, bo ona na tej koszuli się dużo dzieje. Jakieś literki. No, to wiadome. Mnóstwo literek. Fajnie, tylko pasek, że nie, tylko zdecydowanie bez pasek. Nie no, pasek musi być. Jakbyś bez majtek był. Jak bez paska. Dobra. Nie wiem, co tam jest pod tymi spodniami. W każdym razie dajcie znać, czy wam taka opcja się podoba. Były jeszcze inne opcje, ale okazały się one znaczy, ja wam powiem, nie wypałem, nie? Nie no, po prostu wiecie. Dobra, pokazuj jeszcze inne wersje. Szyją, słuchajcie, takie trochę... Ale wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Ja wam już pokazuję. Bo slim fit. A no. To też jest chyba slim fit czy regular? Nie wiem. Ta będzie... Też chyba slim fitowo. Tak. No a no, tamtą chyba może... Ta mi się podobała, powiem szczerze. Ta bardzo średnio. Stonowana, no ta wyrazista. Ale ta mi się podobała, no ale niestety, nie mój numer, nie mój rozmiar. Mm-hmm. Ale ta też jest bardzo ładna, coś innego. No tak, coś innego. Taka koszula literkowa. Nie, no tak spoko, ładnie. I ta na pierwszej klasy, literki są. Jeszcze nie, ale ładnie. Literki powinny być. Dla mnie bardzo fajne kolory, połączenie bieli z czernią, to jest super. Wiecie jaki jest plus, że nie będzie widać plam na tym. No właśnie. Słuchajcie, po ramenie to ja już po prostu mam poplamioną moją... Tak. Wracam do rzeczywistości. Tak, za chwilę. Poplamiłam się oczywiście w czasie jedzenia. I jeszcze jedno. Faktycznie, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to tak bardzo dużo jest takich niskich numerów. Natomiast... Dobra. Natomiast tych większych jest mało, albo one od razu się wyprzedają na pniu. Jak tylko przyjdzie jakaś nowa kolekcja. No i teraz Marek ma rozkminę. Ale fajna jest ta koszula, czy nie fajna? Typowa rozkmina, wiecie.
Mnie się podoba, ale to ty ostatecznie musisz się, Marek, czuć. Podoba, to może być. Ale to nie ma, nie o to chodzi. Ciebie, no i ty, bo ty masz w tej koszuli chodzić, a nie ja ale będę w niej chodzić. Ja poza tym ona się ma tobie podobać, a nie mnie. I po trzecie, no właśnie, jak masz kupić dla tego, żeby się raz pokazać, bo mi się podoba, no to bez sensu. Ale pokazanie, tylko wiesz, no przecież jest fajna, nie? No dla mnie jest bardzo fajna. Jest streczowa? Ale możesz, nie tylko nie no, żarcik, dobra. Przebieramy się, idziemy dalej. Wiecie co, że już mnie te zakupy zmęczyły dzisiaj? Uuu, chodzimy, szukamy koszulki. No tak to jest marzenka, jak się z facetem idzie na zakupy. Naprawdę? A ja wiem z opowieści, że jest odwrotnie. Wróciliśmy do domu. Ja teraz się biorę za porządki. Bo skoro idzie weekend, to trzeba kurze pięknie wszystko posprzątać. Tu sofę trzeba całą powycierać, tą skórę. Tu jeszcze się ogarnie na stole, bo tu już jest wszystko po prostu. Począwszy od zajączkowej, czy no zajączkowej rodziny, skończywszy na prostownicy. Więc to wszystko zniknie. Tu już są wyczyszczone, wypolerowane zajączki. Proszę bardzo, taki zajączek. Kawka przygotowana. Telewizja w tle. Jaką kawę popełniłam, rajstopy kupuję, nie? Czarne wybrałam, czwóreczki, teraz biorę beżowe. Czwóreczki, dawaj, do koszyka, wybrane. I teraz przychodzę do domu i patrzę. Co? Co ja kupiłam? Ale jak one są wykończone. Ale w ogóle, co to jest? Jak to nosić? Do czego to nosić? Bez palczaste. No do spodni. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie coś takiego, czy nosicie, jak to nosicie, czy to się dobrze nosi, jak się z tym czujecie. No wiecie, ja spojrzałam, rajstopy damskie, czwóreczka, beżowe, biorę, nie? Takie same kupiłam już z palczaste. Ale widzisz, to nie mają takiego zdjęcia. No nie, ale ja tu patrzyłam na tą górę, wiesz, i na okienko, że kolor mi się zgadza, wszystko mi się zgadza. Ale tutaj po prostu taki news, nie? I ja jeszcze się nie spotkałam z takimi rajstopami. Wiem, może jestem zakopana. No to już się spotkałaś pierwszy raz. Więc się spotkałam, ale na razie to ja je chowam do szuflady i ja nie będę w nich chodzić, bo... Na lato. Nie wiem, napiszcie mi, czy one się sprawdzają w jakimś obuwiu, w jakiejś konkretnej tam... Ja myślę, że na pewno taką odpowiedź uzyskasz. Jakby co, to ci Marek pożyczę. Ja rajstop nie noszę, także ja biorę się za sprzątanie, Marzenka bierze się za swoje. No i tyle. I tak mniej więcej będzie teraz wyglądał ten czas. A jeszcze potem muszę poszukać tasiemki do balonów obciążników i sobie wszystko przygotować, bo balony tu już są powyciągane. A ja wam jeszcze pokażę, bo akurat Marzena tu zostawiła. Tak wygląda ta mgiełka, którą dzisiaj kupiła w sklepie za całe chyba 37 zł, czy 35, nie? Zresztą tam widać gdzieś wcześniej w relacjach. No butla, powiem wam, zacna, duża. Dobra, robię.